Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w This is the Police 2. Kontynuujemy naszą przygodę w Sharpwood. Dzień 13 grudnia. Nic fabularnego się nie dzieje. Maligan nie przychodzi do roboty. Stary, zwolniłbym cię, wiesz, gdybyśmy byli we Friburgu. Clayton, na swoją nocę zepsuła mi się lodówka, w czasie naprawy na dłoń prysnął mi jakiś niebieski płyn, tylko kilka kropel, czy to wystarczyło, żeby ręka zrobiła mi się lodowata i zesztywniała. Całą noc tajała przy kominku, powoli odzyskuję w niej czucie, ale raczej nie zdołam się utrzymać w broni czy kierownicy. Jeśli to nie problem, chętnie wezmę wolne. No, lepiej weź. Nasz, patrząc na uśmiechy na twarzach wszystkich, którzy dali się wymasować, stwierdziłem, że może warto. Na początku było całkiem przyjemnie, ale potem ten zaczął majstrować przy moim sprzęcie. Oczywiście wykręciłem mu dłoń z takim impetem, że czeka go zmiana zawodu. Nie rozumiem, dlaczego postanowiłeś uczynić z naszego komisariatu azyl z wyroli. Nie zamierzam tu dłużej pracować. Ej, what? Ej, dopiero wczoraj cię zatrudniłem, człowieku! Może zatrudniłem typa dopiero i już poszedł w cholerę. Co za... Dobrze, automatycznie. Nie, to. Tutaj pałka jest, też są. Żeby bynajmniej każdy miał pałkę, to mnie interesuje. Belmont nie ma pałki. Pyk. Aha, dobra, tak, on nie lubi pałek. Dobra, to miejsce. W taki sposób. Ten ma, ten też ma. Okej, czyli tylko Age'owi wypadło tak, że nie dostał pałki, ale to nic takiego. Rozpocznij dzień zatem. Jeszcze catering trzeba sobie ogarnąć. Czemu te skrzydełka takie drogie są teraz? Wczoraj było za 7... Czy wczoraj względem... Wczoraj oczywiście względem gry. Było za 700, a teraz kurde takie coś. Ponczusie weźmy i tu oczywiście klasycznie kubek kawusi. Chociaż chili może teraz zamieńmy na rosołek. Powinno się, myślę, ludziom spodobać. Dobra, i mamy. Tak. Krajowi trzeba dać kasę. Agent. Tak, trzymaj. No, temu trochę mniej teraz idzie. Dobra, zobaczmy tu. Pracuję przy parkowaniu. Albo. Wieczorem biega wokół stadionu. No, jest dzień, więc będzie raczej pracował. Więc wyślijmy Maguire'a, Gowthorna. No i tutaj kilku słabszych, żeby się podtrenowali. Szpital. Annabeth bierze, czasami bierze zastępstwo za pielęgniarki na nocnych dyżurach i pracuje jako sprzątaczka. Dobra, no to Muravian, Javrod, Sullivan, Delmon, Horsemund, Kurosawa, go. 561 in progress. Z tą babką jedną to jest taki mega strzał ode mnie, ale no niestety. To jest ten kniw, że niestety, jeśli już oskarżę kogoś, to dopóki się nie okaże w sądzie, czy dana osoba jest winna, czy nie, to nie mogę kontynuować sprawy, ale po cichu liczę, że jednak to będzie niewłaściwa osoba. Informator zgłasza, że czerwona furgonetka nielegalnie wwozi do miasta papierosy. Okej. Okay. Atkins, Bullback i dwóch jadą. Boże Wszechmogący, Woolbug zawsze cuchnie jak wieprz, ale dzisiaj przed samego się. Słuchaj, nasz, rób sobie co chcesz, a ja żadnym skierunek się nie wyjmę z samochodu. Ferretti, weź mnie w kurwiaj, dobra? Dobra, Ferretti niech jedzie, zamiast Woolbuga rozbeczka niech pojedzie. Nie robię na szczęście problemów. 558 in progress. A i proszę, kurde! 536 in progress. Dzięki temu masażerowi wszyscy są ten, ogarnięci. Szok i przerażenie. Panie nasz, prowadzę wojnę z sąsiadami. Tak na serio. Kilka tygodni temu kupiłem we Friburgu pudło sztucznych ogniw. Na prezent dla syna. Świetnie się bawiliśmy, puszczający w ogrodzie. Chłopak normalnie promienia ze szczęścia. Wtedy przyleźli Christensenowie. Nasi marudni sąsiedzi zaczęli się awanturować o hałas. Oczywiście powiedziałem im, żeby poszli do diabła. A oni co? Zaopatrzyli się wtedy się w petardy, które rzucają nam prosto pod okno. Nie puszczę takiej zniewagi płazem. Damy im do zrozumienia, że zadarli nie z tym kolejnym, co trzeba. Ma pomoże jakieś granty ogłuszające, przyjmę wszystkie dowodzenia, zapłacę, okej. Okay. O kurwa! 25 tysięcy! Hojny gościu bardzo jest. Narzekać nie będę w sumie.
Dziewczyna próbowała nauczyć chorego owczarka portowania, kiedy pies okazał się nieposłuszny, jego wścieka okłada go kijem. Kurwa, rozstrzelać ją na miejscu. Nikt na mojej wachcie nie będzie krzywdził zwierząt. Wzgórze Zara Avramov twierdzi, że na piętrze jej domu nastąpiła potężna eksplozja, szkło posypało się we wszystkie strony. Do zdarzenia doszło, gdy kobieta dała się na ganek na prawną gazetę. Pani Amarow boi się, że są jacyś, że dostali się na dach i coś rabusi, przyrzuci materiał wybuchowy, wprowadził się do środka. No to brzmi trochę jak fałszywy alarm. Mogło coś po prostu pizdać na strychu, no ale... No wyślijmy tam kogoś. W sumie dobra, może nie całą, nie taką ekipę całą. Tylko tych niezbędnych. Kurde, minimalnie, lejte. Dobra, to lejte może... Albo nie. Jeśli zamiast tego wyślijmy Aronowicza i... Dobra, i tego lejte właśnie. Niech to sprawdzą. Dobra, tu goście jest złapane. Maguire, no to punkcik w strzelanie. Gautorn. Niech ma też, niech ma wkrycie się. Demers niech ma wstrzelanie. French niech ma w siłę. Pers niech ma w inteligencję. To się go przyjdzie do jakiegoś zachodzenia. No i cyk. Członek gangu może być wtyką. To oczywiście. Dobra. Przesłuchaj. Podobnie jakbyś całkiem szybko. Czemu się tak śpieszyłeś? Masz takie śliczne loczki i będziesz bardzo popularny w więzieniu. Czemu powiedz swojego dealera? Wisiałeś mu pieniądze, nie mogłeś ich oddać? Okej, okay, on biega, to spróbuj podejść tutaj. Tak, tata zapisał mnie na zajęcia piłki nożnej, zanim jeszcze nauczyłem się chodzić. Szkoda, że drużyna w końcu się rozpadła. Zdaniem trenera miałem potencjał i mogłem się gdzieś rozwinąć, ale teraz należę do innego zespołu. Nasza praca znaczy więcej niż gra w nogę. Okej, okay, dobrze idzie. Z jakiego powodu uznałeś, że trzeba skatować człowieka niemal na śmierć? No cóż, ze słów Eliego wynika, że kopałeś go w głowie, jakby to była piłka. Pobiłeś, bo sprzedawał narkotyki. Może. Tak, bydlak wybrał złe miasto na prawdę interesu. Szpinakowi berserkowie walczą o uwolnienie szarpu od wszystkich bezeceń z tych narkotyków. Okej, okay, idzie dobrze. Jeszcze teraz jedno. I gościu powinien się złamać bez tortur. Walka nadal trwa. Walka nadal trwa. Tak, to był drugi rytuał inicjacyjny w moim gangu. W ramach ostatniego sprawdzianu miałem zająć się nieprawością innego rodzaju, ale teraz chłopaki muszą poradzić sobie beze mnie. Bang! I za darmo mamy wszystko. Kto następny? Nieznany sprawca zdemolował sklep monopolowy Heydrun. Okej, okay, no to Birch. Code I, 563 in progress. Okej, okay. Co jest tutaj? Kilka świeżo poślubionych par zgłaszało, że ktoś sprzedaje narkotyki przy wejściu do urzędu stanu cywilnego. Podeszli do nas chłopak z dziewczyną i wcisnąć nam biały proszek, który miał nam dodać siły woli. Jasne, złożyliśmy przysięgę na całe życie, ale po co nam dragi, skoro się kochamy? Okej... Okay. Czy nie? To troszeczkę brzmi jak fałszywy alarm. W sensie, nie ma jakiejś tradycji ślubnej, że się komuś wręcza sól albo coś takiego? Nie, niech to sprawdzą na wszelki wypadek. Dobra, terapii alkoholowej nie ma co brać, tego też nie ma co brać, ale możemy nakupować treningów, żeby podszkolić ludzi. Może gdzieś będzie mogę tak na kliknięcie się tam przesunąć, tak muszę tak osobno każde przeklikiwać, to jest taki drobny ból. 5.15 in progress. Dobra, to za chwilę. Też ludzie muszą wrócić, niestety. Ale wyznacza znowu, że pokupować te treningi. Okej. Okay. Radiowóz dogania furgonetkę, kierowca pali szluga, wydmuchując dym przez otwarte okno. Włącz syrenę, zatrzymaj się, zepchnij na pobocze. Włącz syrenę. Zatrzymuj się na pobocze. Kierowca się w milczeniu za kierownicą, kończąc papierosa. Sprawdź dokumenty, zerknij do wnętrza, przeszukaj. Sprawdź dokumenty. Dokumenty są w porządku. Zerknij do środka. Jest puste na podłoże zapasowa opona. Przetnij oponę wielkim nożem. Odepnij oponę na bok przez kół kierowcę. Kurde, nie mam z negocjacjami. Odepnij na bok oponę. 561 complete. Proszę. Wdrążona dziura, w której znajdują się szmuglowane papierosy. Kierowca nie staje oprócz aresztowania. Ale patrzcie, kurde. Patrzcie. Jakie ten był, nie?
Jaka akcja? Jaki był przygotowany skubaniec w ogóle? Dobra, miej wstrzelanie punkt. Czyby nie. Już jeszcze? Nikt. Dobra, kolejne szkolenia w takim razie. Teraz szkolenie sprawnościowe i zostały mi jeszcze dwa. Na ziemi leży popiskujący owczarek, stojąca obok dziewczyna nosi kigo, dobra, zacząć się oskarżyć i odrzucić, użyj gazu, kurwa, uderz dziewczynę pałą, no co się będziesz... ten... Policjant ogłusza dziewczynę z pomocą pału. Czarek rzuca się do ataku na funkcjonariuszu, który zagraża jego pani. Dźgnij psa, użyj paralizatora. Nie będziemy psa krzywdzili. Funkcjonariusz miał tylko włączyć paralizator, to wystarczyło, żeby wystarczony owczarek położył się na ziemi. Policjant bez dalszych szkód dokonuje aresztowania właścicielki i pies trafi do schroniska. Kurde... nie widziałem, komu to kazałem, bo chciałem zobaczyć, czy parę jest to zużyty, czy jednak nie. Dobra, Fletchera mogę posłać na trening strzelniczy. Żebym miał punkt już full. Dobra, tu jeszcze trening inteligencji. I jeszcze ostatni trening. Czyli trening ukrywania się. Dobra, chłopak i dziewczyna. A proszę, proszę, jednak nie było fałszywe. Chłopak i dziewczyna z plecakami stoją na rogu przy urzędzie stanu cywilnego, szukając podjęcia klienta. Podkradnij się, rozkaż się podać, włącz syrenę. Podkradnij się, Hodges. 563, complete. Udało się. Rozkracali mogą chyba też się... mogą mu też powiedzieć, no ale... nie chcę się tak, przejmować. Policjantowi wydaje się podkreślić do podejrzanych i ich aresztować. Okazuje się, że para próbowała zaoszczędzić na własny ślub syrenę z narkotykiem nowożeńcom. Hej, kokaina! 557 in progress. Sprawca złapany. Dobra. Dobra, miej wkrycie się. Czemu nie? Belmont ich ma w siłę. Horson to jest w ogóle beznadziejna, więc niech ma szybkość dalej. Kurosawa niech ma strzelanie może. Okej, jutro będzie... 557 in progress. Mam 3 akcje i potrzebuję ludzi z powrotem. Wysadzenie. Aha, oczywiście. Okno po prostu jebło z przeciągu. Super. Biedny mężczyzna ukradł rozściełacz do asfaltu, pragnąc wylać sobie przed przyczepą wypasiony tarasik. Aha. Dobra, to Age w takim razie i Maguire. Zająć się tym. Teraz tutaj. Babcia zauważyła w muzealnej gablocie dziwny eksponat. Granat z okresu II wojny światowej pozbawiony zawleczki. No dobra. Może być albo sztuczny, albo może to być to niezwiązane z całością, ale... wyślijmy tam, nie wiem, Hodgesa, Guzmana i Frazier. Czy Fraziera właściwie? Ale chyba Frazier tak po prostu. Podstarzały weteran przyznał się, że zaminował kościół, w którym właśnie trwa ceremonia ślubna. What? Stary, ty się dobrze czujesz? Dobra, muzyka, Wulba, Gillenstern, Gowthorn i Penkin, go. Jeszcze Duvala, kurwa, tak na wszelki wypadek. Tam wyślijmy. Dobra, Alajew. Strzelanie. Okej, strzelimy chyba tutaj. Nie wiem, ta inteligencja. To jest strzelanie, to niech... A nie, bo on jest nielojalny, pewnie nie będzie chciał na to iść. Dobra, Rosenkratz. Okej, Rosenkratza mogę na to wysłać. Sprawnościowe. Fletcher. No, tak sobie. Rozbeczka ma 1 punkt. Atkins ma 2, to niech ma. Trzeci. Inteligencja full, tutaj też, ten od dawna ma full. Ferety też ma full. Titus nie ma, to niech się doszkala. Negocjacje, lesbeczka nie ma nic. Fletcher ma full, Alajew ma 1 punkt. Niech będzie lesbeczka. Nie mogę brać pod uwagę tego Alajewa. Dobra. Siłowe, Fletcher ma full. Ferety, brakuje im punktu, to niech jedzie. Dobra, zanim wyślę na skradanie, to muszę zobaczyć jeszcze tę akcję jedną. Pijany mężczyzna siedzi za kierownicą sfatygowanego rozsiełacza do asfaltu i ciągnie za losowe dźwignie. Rozkaż mu się poddać, nie widzi, że to automat, włącz syrenę. Rozkaż mu się poddać. 5.15, no pyk. Jakby na trzy punkty negocjacji, jak go się nie poddał, to mi się zdziwił. Mały chłopiec stoi obok oklejonego taśmą i izolacyjnego grantu. Co ta... Ej, to takie coś się wspomina jeszcze! Wreszcie trafionego w tym muzeum. Jego babcia ciągnie go za rękę. Chodźmy stąd, to może wypchnąć w każdej chwili. Rozwiń taśmę. Ewakuuj muzeum w tej chwili, ludzie! Już! Wypierdalać stamtąd! W muzeum jest tylko policja. Wyjęty taśmą grant leży tam, gdzie go znaleziono. Rozbrój, rozwiń, wyrzuć przez okno. No, może na wszelki wypadek. Wypierdalaj przez okno. 557, complete.
Aha. Seriously? Kurwa mać. Dobra, nie będę tego resetował specjalnie, bo to nie jest jakiś mega ten, mega ból, nie? Ale kurde... No myślałem, że to będzie coś, wiecie... Coś takiego... W miarę logicznego, nie? Że wywalić i potem ten... Potem ogarnąć. Gdzie tylko się ta sukulencja Romania wyraźnie już się zaczęła. Niech snajper zbada wnętrze. Snajper dostrzega linkę rozpiętą wzdłuż wejścia do kościoła. Wejdź do środka, tu marzystwo jest zawarte. Spróbuj rozbroić pułapkę. Okej. Jest! Udało się rozbroić pułapkę, dobra. Chwilę później z pobliskiej zaspy podnosi się starszy mężczyzna w biało-czarnym stroju Moro i rzuca się na wkręcenie z nożem. Nie prosiłem was o to. Mogliście podziwiać fajerwerki i się nie wtrącać. Mężczyzna? A tu podejrzana. A tutaj też wygląda, że to jest bardziej kobieta, a nie facet. Obezwładnij, użyj pałki czy snajper. Użyj pałki, kurwa. Dwa punkty siły najwyżej. Dobra, Woolbug, pierdoli go pałą. Cyk. Dobra, zobaczmy. Policjant ogłusza mężczyznę ciosem pałki, ale przestępca rani go w ramię. Jak się okazuje, pan Norris przeniósł się tu z Friburga specjalnie po to, by być bliżej swojej miłości Valerie Schipper. Jednak gdy po przyjeździe dowiedział się, że jego ukochana wychodzi za mąż, zdecydował się popsuć ceremonię. Okej. Okay. Dobra, niby został ranny, ale z tego co widzę, to chyba się nic takiego nie stało. Dobra, Woolbug, to niech ma w siłę ten punkcik. No niby... No, byliby stworzony w rękę, ale w sumie to nic do takiego to chyba nie zrobiło. Taka pierdoła, powiedzmy. Dobra. Ubojna świń. Dzięki męskości ku czci Bowosa zbliżasz się wielkimi krokami... Dzień męskości. A ja wciąż mam guzik z patelką. Specjalnie z tej okazji szykuje się tradycyjne danie, które powstaje z podrobów wieprzowych najwyższej jakości. Nie trzeba ci tego tłumaczyć, prawda? Niestety z jednej zarżniętej świni nie da się pozyskać ledwie dwie porcje. Przed świętem popyt jest zaś tak ogromny, że najwyraźniej powinien był ogarnąć sprawę z pół roku temu. Wobec tego muszę działać błyskawicznie. Zatrudniałem kiedyś utalentowanego rzemieślnika. Wcześniej w sumie zasłużył w policji. Nastawiał swój paralizator i znienacka zmieniał się w istą maszynę zabijania. Na nieszczęście facet zmarł jakiś czas temu z przepicia i zostawił po sobie tylko stertę bazgrołów. Jeśli w twojej ekipie znajdzie się jakiś bystry chłopak, niech tu przyjedzie i rzuci okiem na szkicę. Może on zdoła coś z nich wykminić, co nie? I powiedz mu, żeby wziął sam paralizator. Warto będzie go wypróbować, o ile odcyfrujemy te hieroglify. Nie ma co chwili do serca. Okej, czyli inteligentny z paralizatorem. No to lejte, zajmij się akcją. I minia to tylko chwila od Jimmy'ego Nordina. Panie nasz, jakaś kompletnie postrzelona wiewiórka zdołała się dostać do bezpieczników i spalić całą instalację elektryczną. W związku z tym zgasły wszystkie światła w mojej myjni. Próbowałem się skontaktować z naszym elektrykiem, ten jednak pokłócił się z żoną i pijany polazł do lasu. W końcu go znaleźli, ale ma poważne odmrożenia. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby myjnia była nieczynna choćby przez kilka godzin, dlatego moi pracownicy muszą sobie radzić z zatarkami. Niestety prawie nic nie widzą, więc nie dość, że marnują masę wody, to jeszcze nie myją tych samochodów porządnie. Z pewnością ma pan do dyspozycji paru bystrych funkcjonariuszy z mykomu do elektryki. Czy puściłby ich pan, by mi pomogli? Pogmerali po kablowaniu i jak najszybciej przywrócili światło? Okej, gdzieś zaś dwóch inteligentnych. Spoko. To Frencha wyślijmy. No i Persiego. Okej. Okay. Niech zarabiają. Dla papy. Tutaj pyk, Titus dostaje. Punkcik w inteligencję. Ja już mam tyle alternatyw na tych ludzi, na wszelakie te akcje, nie? Z tym, żeby ich wysyłać na jakieś dochodzenia, że to jest masakryczne. Tylko ja nie czuję potrzeby, żeby wysyłać tych najniższych szczeblem. Tak właśnie jak Percy czy French. Żeby ich wysyłać na takie dochodzenia. Ale w sumie ich mogę, bo to są akurat ludzie, których braku nawet nie odczuję, a mogą się przy okazji trochę ogarnąć w tym, nie? Zobaczmy. Ci się trochę zmęczyli. Nasz to była dziwna robota, mówię ci. Razem na szczęście jakoś to rozgryźliśmy, korzystając ze szkolnej wiedzy i instrukcji. Pan Nordin tak się uczył, że zaproponował nam nieźle płatne stanowiska, przegadaliśmy sprawę i mu odmówiliśmy. W końcu mamy przed sobą świetną przyszłość tutaj, nie? Choć jeden z nas niemal się zgodził, ale nie powiem kto. Haha. Okej. Okej, trochę mydła. 500. Dobra, no to w nagrodę możecie sobie jeszcze, kurde, chłopaki, za tą ciężką pracę możecie się zrelaksować w łaźni. Weźcie sobie jeszcze Titusa do
kompletu ekipy, bo ziomeczek też pewnie troszeczkę się rozgarnął. Okej. Rysunki, które przekazał mi pan Walters, udało mi się zrozumieć w Trimiga. Plan wydał mi się prosty i subtelny zarazem. Wystarczyło podładować paralizator, by kilkanaście świń padło w ciągu paru minut. Pan Walters był szczerze zadowolony, ale urządzenie nie daje się już do użytku podczas służby. Zrobiło się bardziej śmiercionośne niż pistolet. To jak on go podkręcił? Co, podchodzisz? I macie taką mini pułapkę z Kevina samego w Nowym Jorku? Okej, 2000 budki, spoko. To mi punkt strzelanie lejte. Czy tam Erneście, żeby mówić po imieniu. Dobra, wrócisz, czy... No raczej nie zdążę wrócić, żeby go gdzieś wysłać. Chciałbym jeszcze kogoś wysyłać na jakieś szkolenia, to jest pytanie. Szczerze? Chyba nie. Tak raz na akcję mi się wydaje... Znaczy akcję, raz na... Dzień jest lepiej chyba wysyłać ludzi. Okej, mamy tutaj wstępny ogar. 4 aż w tą stronę na abstynenta i... Aha, abstynentka albo abstynent. Ciekawe, niby babka, a nie wygląda. Okej, mamy 4, co tu jest? O ja pierdolę, serio? Błagam, powiedzcie, że tak nie było. Tu jest co? Ciężarówka odjeżdża. Okej, okay, czyli pewnie początek się wdupił ciężarówką. Rozpiżdżył te. Wylał na typa. Dobra, jeśli to jest prawdziwe, błagam, powiedz mi, że nie jest. To. No i jeszcze tego brakuje wdupczenia się z tym. Czyli prawdopodobnie będzie to abstynent. Dobra, kij. A nie, dobra, czekaj, bo tu jest co? Tu jest kluczem francuskim, czyli nie, czyli to będzie abstynentka. Dobra, czyli na dwójkę będę musiał tu wysyłać. Ale to jest o tyle dobrego, bo przynajmniej będę mógł się, nie będę mógł wysyłał dwóch typów, tylko jednego. Kij baseballowy. Dobra, no to w sumie, skoro już wiadomo, że to będzie to, no to tu już nie ma co patrzeć. Czekamy na kolejny dzień, żeby wysłać kolejnych ludzi na... Boże, na przeszpiegi chciałem powiedzieć, nie wiedzieć czemu. Na dochodzenie. Dobra, ci się tutaj doglądają, powiedzmy. Czy tam wypoczywają. No i cyk. Bardzo ładnie wypoczęci. Teraz proszę mi tu bardzo ładnie wracać, koledzy. Kurde, ale czuję się oszukany przez grę. Zatrudniłem typa dzień wcześniej tylko po to, żeby go stracić na następny dzień. No masakra. Ale by to nie mógł być ktoś, kurde, z tych tańszych, nie? Nie, to musiał być akurat ten. Dobra, jeden uciekinier, jeden ranny policjant. No jestem ranny, to on tak nie przesadzał, Boże. Lekko co? Tutaj zmęczony ziomek, nielojalny, ale nawet dobry. Ale tutaj taki random nawet lepszy. Ale szczerze, mam tyle, że mogę sobie kupić wszystko. To poobserwujmy jeszcze ładnie, jak lecą te zawleczki. No i pięknie. Dobra. Wybieramy. No to oczywiście Age, Hodges, Rosenkrantz, Aronowicz, Rockman, Alive nie jest lojalny, więc nie będzie pracował. Los Beczka, Stockman, Marshall, Muzyka, Fletcher, Atkins, Borotka, Ulbach, Dylan, Sternberg, Leite, Guzman, Maguire, Frazier, Gautor, Muradian, Sullivan, Yarbrough, Belmont, Ferretti, Horsemon, Kimmel. Jest w chacie, więc powinien się wyspać. A jak nie, no to się go wyślę na... Chociaż nie, dobra, niech śpi. Niech przyjdzie na któryś dzień później. Titus, Kurosawa, Penkin, Brady. O, patrzcie, Penkin, kurde, nie ma sprzeciwu, jeśli chodzi o przyjście dwa razy z rzędu do roboty. To mi się podoba akurat. 36 na 38 ludzi. Świetnie. Dzień, 14 dzień grudnia. Tell me, Victor, tell me honestly, are you a human being or a robot? Huh? Right? Or are you sure? Have you checked? Because it seems to me you have a set of programmed commands instead of brains in your head. Ever consider showing a little bit of flexibility? Just a little bit, huh? Ever consider that selling butter and selling gasoline isn't the same thing? Well, listen.
Listen to me, Victor. Listen to me a second before your tiny electrical brains run out of batteries. When you sell him butter, you sell him a delicious breakfast. A person can live without a delicious breakfast. Yes, most people in this fucking town haven't even heard of a delicious breakfast. When you sell him butter, he's in a position to bargain. Because if he doesn't have butter, he'll smear his toast with clay. And by God, I swear he will eat it with no less pleasure. But when you sell him gasoline, Victor, when you sell him gasoline, you sell him his business. You sell him the entire meaning of his existence. Because, Victor, if he doesn't have gasoline, he'll have to shut down his gas station. And if he closes his gas station, he won't have butter or toast on the table. And in fact, he won't even have a fucking table. Because his creditors will take away his whole fucking house. And a man needs a fucking house so that he can have a place to put his fucking table. You got the logic, right? Now see if you can digest it with your fucking electrodes or whatever you usually think with, and call me back when you come to an agreement on the price. Ah, you're already here. I'm sorry, Jack. It's a busy time of year. I gotta sit by the phone all day. I can call you Jack, right? Why am I asking? I'm already calling you Jack. Let's sit down. I o co tu ci chodzi teraz, Henderson? We could go to the bar, by the way. I'm waiting for a call, but I could... It's fine here. You sure? Well, as you like. That's what I love about Sharpwood. Even if I forget to put the beer in the refrigerator, it'll still be cold. Here, you can help yourself. Doesn't look like beer, does it? Well, what is it? The infamous smelly soup? You should try it. Go on. Try it, try it. Don't be squeamish. Half of Sharpwood eats that soup every day. No one's dead yet. Not from the soup, anyway. Sporo mają magazyn w tych barakach, muszę przyznać. Now I see. Hmm? Now I see why you'd say that anyone who lives on this soup would try to get out of here. Well, yes, but most of them stay. What do you think keeps them here? Family? Friends? Friends? But there's nothing easier than making friends. When did you arrive in Sharpwood? About 10 weeks ago? Or was it 8? And look, you're already surrounded by friends. No, it's not friends. It's the enemies. Ask anyone in the city. Ask a poor man. Ask a rich man. Of course, if you can find a rich man. They all have them. Every one of them has a neighbor they can't stand. Well, how can you leave Sharpwood and allow your enemy to go on without you? So he could plant a cherry tree in your backyard? So he, not you, could buy drugs on discount? So he could grab a nice plot of land in the cemetery? No one can allow this. The enemy must be exhausted if it takes you your whole life. With the enemy, you need to fight to the last. Once you have an enemy, you're doomed. You can't think straight. Old Sheriff Wells was doomed. He couldn't stand drug dealers. I myself don't care for him, but Wells didn't count them as people at all. Despised them more than murderers and rapists. And as soon as those fucking neckties appeared in the city, he knew right away that they were his enemies. Enemies which he must overcome, you see? And even if by some miracle he succeeded, what next? What other enemies would he have invented? And the performance we arranged for him that night? He had no reason to believe that there were ties hiding in that house. But one phone call, from this phone here, by the way, and he rushes off into the night to God knows where. You know what happened next. He threw himself into a hail of bullets, got 2 young cops killed too, though they had absolutely nothing to do with it. Sheriff Wells invented his enemies, and he paid for them dearly. So the policeman had to pay for doing police work. What? Jack, come on. I know we need the police. Of course we need them. There was a case here recently, a month before you got here, maybe less. A fellow named Rocco, he was a butcher here. His old mother, Bertha, went missing. And Bertha had either Alzheimer's or old age dementia, or is it the same thing? Anyway, poor Bertha always forgot everything. Couldn't even recognize Rocco half the time. And then suddenly, she disappeared somewhere. So... what did our Rocco decide? Our Rocco decided that his mother was kidnapped by Yves Menke, another local butcher, his competitor, so to speak. No, just think, a man finds his mother missing, his old sick mother who can't remember her way to the toilet, and the first idea that comes into his head, his competitor kidnapped her.
He watched too many movies, I guess. So what did Rocco do? Rocco picked up the hammer, went to Eve's Menke's house, cracked open his skull, then broke his brother's skull, then broke his father's skull, then went down to their basement shouting, "Mom, I've come to save you!" And the basement was empty. Of course it's fucking empty. And there he is, standing there. Goes back home, covered in blood, hammer in hand, and his mother is there, sitting in her armchair, quietly knitting. Walked around in the woods all day, then came back home. Doesn't even remember a thing about it. Now Rocco will be in prison for the rest of his life. But if he just called the police, if the cops had combed the forest looking for poor Bertha, nothing would have happened. So of course we need the police. Never imagine, Jack, that I think the police is my enemy. I don't invent enemies for myself. I won't repeat the old sheriff's mistakes, unlike the new sheriff. What, you arranging a special performance for her too? I could, of course, but what happens after that? Marino says that after Gail Greenberg's death, there's no first deputy in the department. So if the sheriff suddenly dies, anyone might take her place. And I do not need anyone. I need you. I'm sorry? You're working in the sheriff's department, unofficially, right? I think it's time to formalize your status. First deputy sheriff. It's a good start, huh? Why would Lily formally appoint me as first deputy? You're not listening to me at all, Jack. Lily invented an enemy for herself and will do anything if it means she can get even with her enemy. Believe me, run the ties out of Sharpwood and you'll get your post. She wouldn't think for a second. I'm not sure she... Just think, Jack, just think! The ties didn't just flood the city with drugs. Oh, no, that would not be enough. The ties killed her precious Sheriff Wells. Well, that's what she believes anyway. But would they stop at that? Oh, no. The ties killed Gail Greenberg. And was that enough? Not at all. Now the ties had also killed her champion, Captain Carter. As far as I know, Jack, you made sure poor Lily thought as much. You can be sure, Jack. Hatred for her enemy has all but blinded our sheriff. Like her predecessor. Like her predecessor's predecessor. Consider this a Sharpwood tradition. Suppose she agrees. Although I do not really believe she will. Then I'll still need to deliver and take out these ties. Is that a problem? I thought you were an experienced cop. I don't even know where their headquarters are. But I do. I learned a lot from our distinguished young student, Arthur Sherman. The scholar couldn't be held in isolation without books. He traded all the valuable secrets of the insidious neckties for the Viscount de Bragelonne. Can you imagine? Even if I can. Oh, that must be Victor. Don't worry, Jack. She'll agree. You'll see. She'll agree without hesitation. Call me when you made the deal. Just don't leave it too long. Here, little souvenir from Freebird. Hello. What? Ciekawe. Why does he need so much? It doesn't matter how much he's willing to pay. It's physically impossible at that time. Burmistrz Wojt jest wrogiem publicznym numer jeden, nie uniknie kary. Ale burmistrz Rogers, czy burmistrz Szafe? To jest pytanie właśnie, bo jest tylko po prostu burmistrz, ale nie jest powiedziane konkretnie, kto nim jest. Poniekąd jest to dobre, bo nie mówi to wprost, co jest kanoniczne, kanonicznym wyborem, jeśli chodzi o jedynkę, czy zabicie Rogersa, czy zabicie Szafe, ale... Wydaje mi się, że w obu wypadkach wychodzi chyba na jedno a to samo. Zobaczmy. Kurosawa nie przychodzi do roboty. Jarbrot też nie. Randon też nie. To mu zaszkodził alkohol. To nie pij tyle. Belmont. Z mojej piwnicy unosi się nieznośny spór, zupełnie jakby ktoś zdał w niej gijącego trupa. Czy mogę wziąć dzień wolnego, bo jest to katastrofa ekologiczna? Co nie zamierzasz zrobić? Mój przyrodni brat zajmuje się takimi sprawami na co dzień. Wszystko dokładnie sprawdzimy i postaramy się odkryć do lepszego zapachu, a później jakoś się z nim uporamy. Jeśli naprawdę na zwłoki piwnicy, spalimy je na podwórzu. Aha, okej, okay. Dobra, idź. Zalumi piwnicę, muszę tu piwnicę, będę leciał. Co zamierzasz z tym zrobić? Mam kumpla, który jest hydraulikiem, wpadnę po niego do domu i coś razem wykombinujemy. Dobra, idź. Umówiłam się do lekarza. Co się stało? Kobiece sprawy. Idź. Dobra, spoko. Przyjdź automatycznie. Czy mają wszyscy pałki? To jest pytanie za 100 punktów.
Jak tak patrzę, to chyba mają. Tak, dobra. No to zaczynamy dzień. No i tutaj Claytona możemy wysłać, żeby szukał na właśnie numer 2. No i pięknie. Więcej nie potrzebuję tam ludzi wysyłać, więc zajmujemy się teraz dniem. De facto mógłbym całą resztę wysłać na przykład ten, żeby coś tam zrobić, no ale nie ma co. Powrót kucharki! Panie nasz, właśnie wróciliśmy z podróży poślubnej. Zanim na dobre znów utknę w kuchni, chciałbym pochwalić się panu zdjęciami. Zjeździliśmy Europę wzdłuż i wszerz. Nigdy w życiu nie widziałem tylu pięknych miejsc. Jak pan sobie beze mnie radził? Mam nadzieję, że zbytnio nie głodowaliście. Ej, zajebiście! 535 in progress. Ile mi ich nie było łącznie? Tydzień? Półtora? Coś takiego. Strażnik zmusza więźniów do gry w rosyjską ruletkę. Co? Jakim cudem ten gościu jeszcze jest na tym stanowisku? Dobra, Rockman, Marshall, jazda. Dobra, znowu bym sobie nakupił tych treningów. Okej, okay, to trochę mniej. Dobra, w sumie od razu bym kogoś wysłał na to, żeby się nie, żebym potem o tym nie zapomniał. Na siłę, kogo mogę wysłać? Mogę muzykę wysłać, to niech jedzie. O, proszę, proszę. Kradzież w martwym domu. Ciało sędziwego Alana Crossa zniknęło z kostnicy i jego pogrzeb odwołano. Rodzina nieboszczyka jest przerażona. Okej. Okay. Percy ma inteligencję, więc niech to sprawdzi. Ma wysoką inteligencję, powinienem dodać. W całości. Czy uzupełnić to zdanie do końca. Negocjacje. Tutaj możemy wysłać zbeczkę na przykład. Dalej. Strzelanie, no to już byłoby kilku kandydatów. No, ale Fletcher jest jak znalazł. Dobra. Sprawnościowe. 528 in progress. Dobra, Atkins jest wystarczająco szybka. Borotka, jednemu brakuje, to niech jedzie. Co jest tutaj? Przerażony mężczyzna zgłosił, że w pobliskim domu mordowani są ludzie. Drą się tak, jakby ktoś ich kroił żywcem. No to nie brzmi na poważne zlecenie. Boże, zlecenie, poważną akcję, ale. No wyślijmy tam ludzi. Niech to ogarną. Szczerze to brzmi bardziej, jakby oglądali horror i po prostu dali się za strachu. Jak ja pewnie będę oglądając Outlasta. Znaczy oglądając, nagrywając Outlasta, ale to tego jeszcze trochę czasu minie. Dobra, ktoś na inteligencję. Nie ma nic. Kurde, cała ta ekipa prawie na końcu ma inteligencję na full. Za chwilę nie będę w ogóle potrzebował tych treningów na inteligencję. Jeszcze ukrywanie się. Tu by się kilku przydało. Dutch ma jeden punkt. Ten ma full. Leighton ma dwa, no to szkul się na trzeci. Dobra, zobaczmy co mogę sprzedać na przykład tutaj. Budki, ale nie, budki sprzedajemy komuś innemu. Tutaj mogę sprzedać kasety, bo są mi już totalnie nieprzydatne. A to jest zawsze jakiś drobny zarobek. Tej natomiast... Okej, dalej mamy takie ceny porąbane. Kurde, jak ja... Jedna akcja, jak zrobiła mi teraz całą grę tak naprawdę. No i kokainę też jej możemy sprzedać, bo tego nie potrzebujemy. Mi do końca gry mi poniżej 80 tysięcy chyba nie spadnie w ogóle kasa, tak mi się wydaje. Tutaj złoto mogę kupić, bym potrzebował, ale w sumie nie mam po co. Okej, okay, no tam ma niestety gaz pieprzowy tylko na podorędziu, ale możemy wykupić cały jej zapas. Żeby tylko, że trzeba to klikać tak pojedynczo, a nie mogę tego, wiecie, tak na raz kupić wszystkiego. To jest taki drobny ból, no ale mówi się trudno, żyje się dalej. Mamy całość, no i reszty nie potrzebuje. Czy ona ma coś, co by mnie interesowało? No, nie bardzo. Okej. Okay. Ej, ale muszę przyznać, muzyczka gra naprawdę fajna. Produkcja narkotyków. Po całej ulicy rozchodzi się przeokropny smród. Okoliczni mieszkańcy są przekonani, że w jednym z domków ktoś produkuje narkotyki. No to, że jest smród, to niekoniecznie narkotyki, no ale zignorować tego
Nie mogę. Znaczy, wróć, mógłbym, gdybym miał pewność, że to nie są narkotyki, ale że takiej pewności nie mam, no to nie mogę tego zignorować. Czy ja chcę Duvala wysłać? W sumie mogę, czemu nie? Masowe morderstwo? O, dokładnie, tak jak sądziłem. Oglądali horror albo jakiś thriller w tym przypadku, bo Krwawa Siekiera to jest chyba thriller w świecie tej gry. Chociaż kto wie? No kurde, Hogarth Snipera. A nie, zajmie się strażnikiem! To nie. Okej, na dziedzińcu stoi dwóch skazańców, jeden z nich trzyma rewolwer i jest gotów oddać strzał. Za nim widać pijanego strażnika z karabinem, zawiedzącego całą akcję. No dalej, Griggs pociągnie za cyngiel, jeśli przeżyjesz, będziesz mógł opuścić mury więzienia. Jeśli nie, szansa na zdobycie wolności z tego twój kumpel. Zaczynamy. Każdy więźniowi odłoży rewolwer. Więzień nie chce wykonać polecenia policjanta, ale strażnik trąca go karabinem, ważąc strzały, albo sam rozwadzi ten durny łeb. No kurde, akurat nie mam tego! Dobra, trudno, zastrzę strażnika. 535, complete. Trudno się mówi, kurde. Wolałbym tego typa nie zastrzelić, no ale jak na złość, kurde, nikt nie miał tego. Okej, dobra, czyli jednak sąsiad. Ale okej. Dobra. Dla trofeum poproszę. Dobrze. Tak. Ale teraz oczywiście muszę... Niestety... zresetować dzień, bo to nie jest osoba winna, ale dla samego trofeum warto było. Dobra, kontynuuj. Dzień 14, once again w takim razie. Tell me, Victor, tell me honestly, are you a human being or a robot? Dobra, to pomijamy już oczywiście. Jak to wygląda teraz z ludźmi? Kurosawej nie ma. Borotka tym razem nie przyszedł. Jarbrota, to mu zaszkodził alkohol. Spadająca gwiazda. Dobra, zostań sobie. Aha. Nie, spoko, możesz zostać. Ten się wyrzuca na zupełnie płuc. I idź do syna. Tyle lat ma siostra. 60. urodziny, ważna okazja. Dobra, idź. Może być jak dla mnie. Przydziel. Dobra, już teraz nie będę specjalnie sprawdzał. Tutaj ponownie przydzielamy Claytona. Niech szuka na numer 2. Naszych tych. Dobra, to dajcie mi teraz chwilę, żeby dojść do momentu, gdzie byliśmy przed chwilą. Dobra, jestem już mniej więcej w tym samym momencie. Odmówiłem teraz ziomkowi właśnie zapłaty za wsadzenie babki do więzienia. Czyli teraz trzeba tylko na kolejny dzień wysłać ludzi na kolejne śledztwa, w tym na to jedno, które pozwoli osadzić prawdziwego przestępcę w związku z tym kurnikiem, czyli sąsiada naszego ziomeczka. 564 in progress. Tutaj. Kurde, Burst, jestem taki zmęczony. Stanie spokoju, nie wolno pobicia. Pośle wary. Boks. Jezus! Masakra z tymi ludźmi, niektórymi. Dobra. A bo ich te treningi tak zmęczyły, okej. Okay. Myślę, czemu ten zmęczenie? Dobra, los beczka, Birch. Dobra, i tutaj tą Atkins bym jeszcze wysłał, ale kurde, takie ryzyko ich tam wysyłać, nie? Dobra, tu jest 100. No, wyślijmy tutaj po prostu kogoś ze spodu. Tutaj. Koszmarna chyba sobie co z domu, ten bydlak znowu bije Sarę. Okej. Okay. Niech tam ktoś pojedzie, a na wszelki wypadek nie mają też snajpera. O co chodzi tutaj? Panie nasz, jestem po uszy zakochany w Laurze. To najzabawniejsza dziewczyna na świecie, dlatego chciałem oświadczyć się jej w wyjątkowy sposób. Niełatwo będzie ją zaskoczyć, na szczęście mam plan. Laura pracuje z dziećmi, a one codziennie potrafią wprawić wszystkich w zdumienie. Czy byłby pan tak miły pożyczyć mi mundur, granat ogłuszający i policjanta, który by mnie podjął? Poczekam, aż Laura stanie sama w klasie i wrzucimy granat, wywołując tym samym efekt wow. Wtedy padniemy do środka i jak krzyknę piw-paw, jesteś oskarżona o kradzież mojego serca.
Gdy już dojdzie do siebie, zobaczy, jak klęczy przed nią z pierścionkiem w ręku. Wydałem na niego wszystkie oszczędności, szkoda, że nie widział pan tego diamentu. Ale mogę panu oddać w zamian ostatnie wartościowe rzeczy, które mam. Nawiśnięki, magnetowid oraz piwko. Co pan na to? Kurde, nie wiem, czy mogę to wykonać, bo z tego, co się orientuję, to ja nie mam w ogóle granat ogłuszających na stanie. Ale zobaczmy. Wyślijmy po prostu kogokolwiek, wiesz, że wróci... się nic nie stanie tak naprawdę, ale zobaczymy. Tak, tutaj mogę już zawczasu muzykę i Fraziera wysłać, żeby się ogarnęli. Czekam, aż Atkins wróci i wyślemy ją tu, ale kurde, jest takie ryzyko wysłać taką ekipę, nie? Bo przez to, jak oni są zmęczeni, to jest właśnie ryzyko, że oni coś sobie po drodze zrobią. Ale dobra, zobaczmy. Tutaj coś jeszcze mamy. Beznana kobieta weszła do krainy, do kabiny ciężko by się ogrzać. Niestety okazało się, że w środku jest równie zimno jak na wewnątrz. Zewnątrz, dlatego wiedziała kanister z będą polała nią siedzenia i podpali. What?! Ej, to jest żart, tak? Dobra, Age to poradzi w sumie sam, więc niech tam jedzie. Dobra, ten. Na szczemu diabła nie dałeś tamtego granatu ogłuszającego. Cały plan się na nią opierał. Drzwi otworzyły się z hukiem, kłapsami zakrzyną przyczynkę, ale mieli sobie granat, duży granat. I staliśmy tak jak w rycie, dopóki wiedzieć, że to nie jest dany dowcip. Innymi słowy, miałeś w stanie oświadczenie. Memming oświadczenie chce powiedzieć, przygnębiła mnie ta sytuacja, co jeśli będzie impulsem sporu między kochankami. Kurde... Czyli mogłem chyba w ogóle tam nie wysyłać tak naprawdę. Nikt nie produkuje narkotyków. A tam pięknie rozkoszy. Super. Ja pierdzielę, taka dobra akcja. Przejedź ją. Zatrzymaj się przed kobietą. 518 complete. Ej, co ty, żartujesz sobie?! No come on! Jaki kurwa bezsens! 519 in progress. Dobra. To jak na zło... Kurwa, snajpera tu nie wyśle jak na złość, bo się oczywiście już zmęczył. Przedsiębiorstwo pogrzebowe. Pogrzeb bossa mafii zakończył się kolejną śmiercią. Według właściciela domu pogrzebowego ofiara ma na imię Tony, ów młody mężczyzna, zamiast powiedzieć o zmarłym kilku przynajmniej słów, potępił rodzinę tradycji mieszczenia włosów w trumnie z wotu. W trumnie wotu? Co to są woty? Mężczyzna został momentalnie uciszony. Jeden ze starszych uczestników pogrzebu krzyknął, Gianis na grobie się przewraca. Wyciągnął broń i zastrzelił Tonego. W chaosie, jakie potem zapanował, okazało się, że ta wartościowa ofiara zniknęła z trumny. Pozostali żałobnicy rozproszyli się w poszukiwaniu wotum po całym budynku. Okej... Okay. Kogo ja tu mam złapać? Przepraszam bardzo, bo teraz nie rozumiem trochę. Dobra, Guzma, mieć tam. Snajpera trochę mi żałuje, że snajpera nie mogę tam im dosłać, no ale trudno. Okej, okay. Pick-up się wbija. Pika podjeżdża, gościu wysiada, robi rozpierdol. No i brakuje jednej klatki. Tu jeszcze jedna akcja. Grupa nastolatków zebrała się w parku i agresywnie na siebie pokrzykuje. Wow. Ale kurde, naprawdę straszliwa akcja. Tak bardzo, bardzo potrzebna, żeby policji dupę zawracać. Dobra, rozumiem, to jakieś zakłócanie pewnie ciszy nocnej, coś, no ale no ludzie. Dobra, Age posiedzi 2 dni w szpitalu, będzie dobrze. Chodźmy tu. Ta chce kokainę, nie mam. Ten chce pieluchy, nie mam. A ta chce mydło. Dobra, co mi powiesz za mydło? Co wiem o zbirach? Dobra. Ci bandyci pochodzą ze znanej greckiej rodziny mafijnej Kokinosów. Trudno stwierdzić, jak trafili do naszego miasta. Wiem tylko, że opuścili swoją ojczyznę, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości albo jakąś inną familią. Ich przywódca zmarł i na pogrzebie doszło do jakiegoś zamieszania. Ktoś ukradł coś z trumny. Te dziwaczne zwyczaje na pewno nie są stąd, nie uznają żadnej świętości. No i ostatecznie, zamiast wspominać się nieboszczyka, zaczęli przeprowadzać całe biuro, szukając tego, co zwinął jeden z nich. Niczego jednak nie znaleźli, teraz kręcą się po korytarzach, jakby się zgubili. Moim zdaniem nie mają tu już nic do roboty. A, okej, okay, tak mi, ale pokazała mi w miarę, gdzie są typiarze. 6-7 na tym, wewnątrz i 2 na zewnątrz, od strony cmentarza. Jeden na wejściu, jeden kawałek dalej przy krzyżach. 2 tutaj, 1 tutaj. Okej, dobra. To mi nawet pasuje. W miarę ogar całej sytuacji. Czyli 9 typa powinno być na miejscu. Dobra, myśliwy tak w razie czego. Przesłuchanie też, cierpliwość po prostu i knockout. Cierpliwość, czy chce przesłuchanie? Jednego wystarczy. Knockout, mierzony strzał. Lepiej nie. Załatwmy to po cichu.
O właśnie, włamywacz. To może zamiast cierpliwości? Nie, bo to jest zajebisty talent. Dobra, zamiast przesłuchania dajmy mu włamywacza. Dobra. Żeby każdy miał tego włamywacza bynajmniej. Myśliwego nie musi mieć każdy. Okej, okay, czy on by miał tutaj... Co ja bym chciałem dać w zamian? Przesłuchanie. No to Fletcher niech ma przesłuchanie, bo nie ma nic takiego specjalnie istotnego dla sprawy. Tutaj cierpliwość, myśliwy, tak w razie W, knockout i... Boże, cierpliwość. Cierpliwość też, ale i włamywacz. Włamywacz, cierpliwość, przesłuchanie i temu zam... A bo dobra, ten też nie ma myśliwego. I ten... Dobra, to nie. To tutaj zamiast myśliwego niech Leite ma czujność, a Guzman niech ma przesłuchanie, knockout. No, mógłbym mieć tarn ewentualnie, ale tego wolę uniknąć. Będę miał skoczka i... Dobra, i ten nakaz kapitulacji. Z czystego tak naprawdę, z czystej ciekawości chcę zobaczyć, jak to działa. Może uda mi się to... Może uda mi się to fajnie ogarnąć.
I 13 typów aresztowanych. I jeszcze biżuteria na miejsce przestępstwa. I sztabki złota! Ja pertole. I pyk, Aronowicz ma full. Wszystkiego. Fletcher. Strzelanie ogarnę. W szybkości jest, zdaje się, cierpliwość, więc... On się albo podtrenuje, albo go puścimy na jakieś reakcje. Dobra, niech ma szybkość Woolbug. Lejte, niech ma... A dobra, niech ma w siłę, czemu nie? Guzman, niech ma szybkość. No i to tyle. No i teraz tylko jeszcze ludzie muszą powracać w śledztwo. Przesłuchuję część świadków. Dwa na kelnerkę. O! Jeden na oszustkę, dwa na kelnerkę i dwa na rozrabiaczkę. Proszę! To jest pierwsze śledztwo, gdzie mamy aż trzech podejrzanych. Proszę, proszę. A to ciekawostka. Okej, to potrwa co najmniej dwa dni. Będę musiał na to wysłać ludzi. Ale oczywiście najpewniej wyślemy, no Claytona nie, bo on jutro nie przyjdzie. Ale Persei albo kogoś. Okej, jednak nie będzie to ostatnia osoba aresztowana tam, ale w miarę. Jakoś to pójdzie. Grupa Salatku stawia się w kółku, w samym jego środku biała dziewczyna prowokacyjnie rapuje przed muskularnym chłopakiem w czapce, który, jak się zdaje, wetknął sobie z tyłu zapas broń. Włącz syrenę, nakaż się wszystkim uspokoić, przysłuchuj się, nakaż się wszystkim uspokoić. Rosenkrantz. 519, complete. Pyk, elo. Wygląda na to, że podczas tego bifu policja zdołała zdisować wszystkich. Nice. Szanuję za takie podejście. Dobra, punkt strzelania do Rosenkrantza. Okej, jeszcze ci muszą tylko wypocząć do końca. No i super. Kurde, ale Stockman, naprawdę. O, proszę, on jeszcze jest turbo nielojalny i chyba nigdy nie będzie tak naprawdę. To jest ten jeden, jedyny policjant, którego chyba na nic innego niż śledztwa nie opłaca się w ogóle brać. Znaczy brać, wysyłać. Z czego żałuję, że go nie mogę wziąć jutro właśnie. Znaczy wiecie, na siłę to bym mógł go po prostu wymienić u Lili, ale od śledztwa mam tak naprawdę policjantów niższego szczebla do szukania rzeczy.
rzeczy, czytaj klatek, czy tam aspektów. Ale bardziej klatki po prostu. Jeden uciek, jeden ranny. Ale ogólnie jest przewaga. Dobra, pałka, taser mogę wziąć. Luna, Springer. No nie bierzemy nikogo, nie ma sensu. Dobra, Hodges, Aronowicz, Rozenkrys, Alajew, cyk. O, Alajewa też mogę wysłać właśnie. Dobra, spierdalaj. Po kolei wszystkich bierzemy. Jak przyjdą, to przyjdą i ich wyślemy, żeby sobie odpoczęli właśnie albo gdzie. Jak nie przyjdą, no to trudno. Tak, ten jest też nielojalny, więc nie przyjdzie. 35 na 38. Dobra, kończymy dzień. Dobra. I kończymy też tym razem z tym odcinek. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w This is the Police. Cześć!